szczególnie Bogu właśnie za radość, jaką nam daje, ze wspólnego przeżywania miłości i wszelkich radości z życia codziennego i z rodzinnego. Za całe moje życie miałam szczęśliwe bardzo, miałam bardzo dobrego męża, już nie żyję oczywiście, ale mam dobre dzieci, dobrze wychowane w domu, także za życie bym chciała. Za miłość. Bo czasami się zdarza, że się zakupujemy i potem są związki przerywane i jednak ten ślad zostaje nauka miłości. Za miłość. Chciałbym podziękować Panu Bogu za powołanie do służby kapłańskiej i do tego, że jak wszystko dobrze pójdzie, udało mi się skończyć seminarium, to zostanę jakiś kapłanem do służby. Chciałbym podziękować za to, że mamy siebie. Za to po prostu, że jesteśmy, że każdego dnia możemy podziwiać, jaki świat jest piękny. I think our family and our grandchildren and each other. Za to, że żyje w ogóle, za życie swoje. Świetnie, udane, życzliwe. Za to jest wdzięczna. Za to, że jestem tym, kim jestem, jakimś miarę staram się być uczciwym człowiekiem, to wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Za żonę i za dzieci. A ja przede wszystkim chyba za życie, za to, że jestem, że mogę, że się każdy. Za mnie, panie.